nocy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła w okno. Odwróciłam twarz ku ścianie, róża, jak wygląda róża, czy to kwiat, a może kamień, czemu ty się złagodziną z niepotrzebnym mieszasz lękiem, jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne. Senat Rzeczypospolitej Polskiej zadecydował, że patronką roku 2023 będzie Wisława Szymborska. Poetka urodziła się 2 lipca 1923 roku w Kórniku w Wielkopolsce i dlatego w tym roku świętujemy 100. rocznicę jej urodzin. Jest autorką 13 tomów poetyckich, laureatką Literackiej Nagrody Nobla, została uhonorowana najwyższym odznaczeniem państwowym, Orderem Orła Białego. Jej wiersze przetłumaczono na ponad 40 języków. W uchwale o ustanowieniu roku 2023 rokiem Wisławy Szymborskiej czytamy: o doniosłości literackiego dorobku Wisławy Szymborskiej świadczą nie tylko nagrody, ale także fakt, że Szymborska wciąż ma wierne grono czytelników w Polsce i za granicą. Inspiruje literaturoznawców, kulturoznawców, filozofów, krytyków sztuki, a także zwykłych czytelników, którzy znajdują w jej poezji odpowiedzi na najważniejsze pytania. Tematy, które poruszała w swojej poezji, wciąż są aktualne. Forma, jaką się posługiwała, ciągle zachwyca mistrzostwem. Te okoliczności stały się też inspiracją dla dzisiejszego wydarzenia. Impulsem do przyjrzenia się fenomenowi stylu Wisławy Szymborskiej. Artystka miała do siebie i swoich utworów zawsze wiele dystansu. Mówiła: ja jestem poetką wyspecjalizowaną, która nie chce przypisać się do jakiegokolwiek jednego tematu i jednego sposobu wyrażania spraw dla niej ważnych, która nawet, o zgrozo, nie umiałaby powiedzieć, co to jest poezja i czym się ona dzisiaj różni od artystycznej prozy. Jaki jest zatem styl Szymborskiej? Czym charakteryzuje się jej twórczość? Zapraszamy do wsłuchania się w jej myśli i słowa. Na początku warto zauważyć, że poezja Wisławy Szymborskiej to poezja kartezjańska. Nie zawiera bowiem prostej komunikacji o sprawach ludzkich i świata, lecz operuje ciekawie zmetaforyzowanymi myślowymi obrazami. Specjalnie dobrany zasób ekspresywnych środków stylistycznych ma przede wszystkim skłonić do myślenia nad czysto ludzkimi problemami, a zasób tych środków jest wyjątkowo oryginalny i bogaty. Wysłuchajmy wiersza o tobie. Utopia. Wyspa, na której wszystko się wyjaśnia. Tu można stanąć na gruncie dowodów. Nie ma dróg innych, prócz drogi dojścia. Krzaki aż uginają się od odpowiedzi. Rośnie tu drzewo słusznego domysłu o rozwikłanych odwiecznych gałęziach. Olśniewające prosto drzewo zrozumienia przy źródle, co zwie się ach, więc to tak. Im dalej w las, tym szerzej się otwiera dolina oczywistości.
Jeśli jakieś zwątpienie, to wiatr je rozwiewa. Echo bez wywołania głos zabiera i ochoczo wyjaśnia tajemnicę świata. W prawo jaskinia, w której leży sens. W lewo jezioro głębokiego przekonania. Z dna odrywa się prawda i lekko na wieżę wypływa. Roztacza góruje nad doliną pewność niewzruszona. Ze szczytu jej roztacza się istota rzeczy. Mimo powabów, wyspa jest bezludna, a widoczne po brzegach drobne ślady stóp, bez wyjątku zwrócone są w kierunku morza. Jak gdyby tylko odchodzono stąd i bezpowrotnie zanurzano się w topieli. W życiu nie do pojęcia. Przede wszystkim Wisława Szymborska obficie korzysta z języka potocznego. Sięga do rozmaitych, skostniałych frazeologizmów i przekształca je, tworząc zupełnie nową jakość. Na przykład stanąć na gruncie dowodów, jezioro głębokiego przekonania, jaskinia, w której leży sens, z wiersza o tobie. Frazeologizm, ścieranie się poglądów, został w wierszu Głos w sprawie pornografii zmieniony na tarą poglądów. Autorka używa kolokwialnych i wytartych zwrotów. Mosty trzeba z powrotem, dworce na nowo, w wierszu koniec i początek. Ciekawy pod tym względem jest wiersz Pogrzeb, który składa się z 35 wersów, przytoczeń cytatów z rozmów, jakie prowadzą osoby idące w kondukcie pogrzebowym. Poetka sięga do stylów zdecydowanie pozapoetyckich, czasem naukowych, czasem publicystycznych, czasem po prostu konwersacyjnych. W wierszu Szkielet Jaszczura parodiuje styl retoryczny, stosując apostrofy, na przykład kochani bracia, drodzy przyjaciele, najwyższa instancja, i prowadzi do refleksji nad miejscem ludzkiego gatunku we wszechświecie. Szkielet Jaszczura. Kochani bracia, widzimy tutaj przykład złych proporcji. Oto szkielet jaszczura piętrzy się przed nami. Drodzy przyjaciele, na lewo ogon w jedną nieskończoność, na prawo szyja w drugą. Szanowni towarzysze, pośrodku cztery łapy, co ugrzęzły w mule pod pagórem tułowia. Łaskawi obywatele, przyroda się nie myli, ale lubi żarty. Proszę zwrócić uwagę na tę śmieszną główkę. Panie, panowie, taka główka nie mogła przewidzieć i dlatego jest główką wymarłego gada. Czcigodni zgromadzeni, za dużo mózgu, za mały apetyt, więcej głupiego snu niż mądrej trwogi. Dostojni goście, pod tym względem jesteśmy w dużo lepszej formie. Życie jest piękne i ziemia jest nasza. Wybitni delegaci, niebo gwieździste nad myślącą trzciną. Prawo moralne w niej. Prześwietna komisjo, udało się raz i może tylko pod tym jednym słońcem. Naczelna rado, jakie zręczne ręce, jakie wymowne usta, ile głowy na karku. Najwyższa instancjo, cóż za odpowiedzialność na miejsce ogona. Głównym jednak zabiegiem poetyckim Wisławy Szymborskiej jest szeroko rozumiany dowcip, wprawianie czytelnika w nieustanne zdumienie i zaskoczenie. Charakterystyczne dla Szymborskiej poczucie humoru i dystans do samej siebie widać w wierszu Na grobie. Nagrobek. Tu leży staroświecka jak przecinek autorka paru wierszy. Wieczny odpoczynek raczyła dać jej ziemia. Pomimo, że trup nie należał do żadnej z literackich grup. Ale też nic lepszego nie ma na mogile, oprócz tej rymowanki, łopianu i sody. Przechodniu, wyjmij z teczki mózg elektronowy i nad losem Szymborskiej podumaj przez chwilę. Zasadniczą cechą języka poetyckiego Szymborskiej są antynomie. Poetka uprawia grę paradoksów i oksymoronów. Przykładem jest jej recenzja z nienapisanego wiersza, gdzie pokornie wylicza tematy, których niby nie uwzględnia w swojej poezji,
a które de facto stanowią istotę jej twórczości. Za pomocą paradoksów opisuje prawdopodobieństwo zdarzeń, przypadkowość życia ludzkiego. Atlantyda. Istnieli albo nie istnieli. Na wyspie albo nie na wyspie. Ocean albo nie ocean, połknął ich albo nie. Czy było komu słuchać kogo, czy było komu walczyć z kim? Działo się wszystko albo nic, tam albo nie tam. Miast siedem stało, czy na pewno stać wiecznie chciało? Gdzie dowody? Nie wymyślili progu, nie. Wymyślili prog, tak. Przypuszczalni, wątpliwi, nieupamiętnieni, niewyjęci z powietrza, z ognia, z wody, z ziemi, nie zawarci w kamieniu, ani w kropli deszczu, nie mogący na serio pozadać do przestróg. Meteor spadł, to nie meteor. Wulkan wybuchnął, to nie wulkan. Ktoś wołał coś, niczego nikt. Na tej plus, minus Atlantydzie. Nieprzyjazd mój do miasta N odbył się punktualnie. Zostałeś uprzedzony niewysłanym listem. Zdążyłeś nie przyjść w przewidzianej porze. Pociąg wjechał na peron trzeci. Wysiadło dużo ludzi. Uchodził w tłumie do wyjścia brak mojej osoby. Kilka kobiet zastąpiło mnie pośpiesznie w tym pośpiechu. Do jednej podbiegł ktoś nieznany mi, ale ona rozpoznała go natychmiast. Oboje wymienili nie nasz pocałunek, podczas czego zginęła nie moja walizka. Dworzec w mieście N dobrze zdał egzamin z istnienia obiektywnego. Całość stała na swoim miejscu, szczegóły poruszały się po wyznaczonych torach, odbyło się nawet umówione spotkanie. Poza zasięgiem naszej obecności, w raju utraconym prawdopodobieństwa, gdzie indziej, jak te słówka dźwięczą. Słońcu i gasu.
są obrączki, ale nie mam wzajemności od co najmniej 300 lat. Jest wachlarz, gdzie rumieńce? Są miecze, gdzie gniew? I lutnia ani brzęknie o szarej godzinie. Z braku wieczności zgromadzono 10 tysięcy starych rzeczy. Omszoły woźny drzemie słodko, zwiesiwszy wąsy nad gablotką. Metale, glina, piórko ptasie, cichutko triumfują w czasie. Chichoczy tylko szpilka po śmierci z Egiptu. Korona przeczekała głowę. Przegrała dłoń do rękawicy. Zwyciężył prawy but nad nogą. Co do mnie, żyję. Proszę wierzyć. Mój wyścig z suknią nadal trwa. A jaki ona upór ma. A jakby ona chciała przeżyć. Szymborska lubi anafory. Dzięki nim nadaje specyficzny, wewnętrzny rytm swojej wypowiedzi. Jedno z anaforycznie piętrzących się wyznań przedstawia w wierszu odkrycie. Wierzę w wielkie odkrycie. Wierzę w człowieka, który dokona odkrycia. Wierzę w przestrach człowieka, który dokona odkrycia. Po długiej kolejce wyznań autorka zareaguje antytetycznie, by oświadczyć, że w sumie jej wiara jest mało warta. Wysłuchajmy piosenki jeszcze.
kultury szymborskiej jest wieloznaczność, kalambury, znaczące milczenia oraz panująca nad wszystkim ambiwalentna ironia. A na ogół bywa to autoironia, którą można zauważyć chociażby w wierszu Stopociech. Jest to ironia doświadczonego mędrca, współczującego świadka, a zarazem pełna wdzięku i lekkości ironia salonowej damy. Ironiczny humor poetki kipi tu z każdego jej metaforycznego obrazu i słowa. Stopocie. Zachciało mu się szczęścia, zachciało mu się prawdy, zachciało mu się wieczności. Patrzcie go. Ledwie rozróżnił sen od jawy. Ledwie domyślił się, że on to on. Ledwie wystrugał ręką z płetwyrodem krzesiwo i rakietę. Łatwy do utopienia wyżce oceanu. Za mało nawet śmieszny, żeby pustkę śmieszyć. Oczami tylko widzi. Uszami tylko słyszy. Rekordem jego mowy jest tryb warunkowy. Rozumem goni rozum, słowem prawie nikt. Ale wolność mu w głowie, wszechwiedza i byt poza niemądrym mięsem. Patrzcie go. Konkurs piękności męskiej. Od szczęk dopięty wszedł napięty. Oliwne na niej firmamenty. Ten tylko może być wybrany, kto jest jak z trusta zasłupany. Z niedźwiedzie bierze się za bary groźne, chociaż go wcale nie ma. Trzy niewidzialne jaguary padają pod ciosami trzeba. Rozkroku mistrzki przykucane. Brzuch ma w 25 minach. Biją mu brawo. On się kładzie na odpowiednich witaminach. Idziemy na co się tam.
Poetka potrafi też kokietować czytelnika spotęgowaną grą słów i instrumentacją głoskową, rytmem i rymem, a przykładem zabawnej żonglerki słownej mogą być wiersze Urodziny i Allegro Manon Tropo. Urodziny. Tyle naraz świata, ze wszystkich stron świata. Moreny, mureny, i morza, i zorze. I ogień, i ogon, i orzeł, i orzech. Jak ja to ustawię? Gdzie ja to położę? Te chaszcze i paszcze, i leszcze, i deszcze, bodziszki, modliszki, gdzie ja to pomieszczę? Motyle, goryle, beryle i krele, dziękuję. To chyba o wiele za wiele. To dzbank, jakiego tam łopian i łopot, i łupin, i popoch, i przepych, i kłopot? Gdzie zabrać kolibra? Gdzie ukryć to srebro? Co zrobić na serio z tym żubrem i zebrą? Już taki dwutlenek, rzecz ważna i droga. A tu ośmiornica i jeszcze stonoga. Domyślam się ceny, choć cena z gwiazd zdarta. Dziękuję. Doprawdy nie czuję się warta. Nie szkoda to dla mnie zachodu i słońca? Jak ma się w to bawić, osoba żyjąca? Na chwilę tu jestem i tylko na chwilę. Co dalsze przeoczę, a resztę pomylę. Nie zdążę wszystkiego odróżnić od próżni. Pogubię te bratki w pośpiechu podróżnym. Już choćby najmniejszy, szalony wydatek. Fatyga łodygi i listek i płatek. Raz jeden w przestrzeni, od nigdy na oślep. Zgarliwy, dokładny i kruchy wyniośle. Jesteś piękny, mówię życiu. Bujnie już nie można było. Bardziej żabio i słowiczo, bardziej mrówczo i nasiennie. Staram się mu przypodobać, przypochlebić, patrzeć w oczy. Zawsze pierwsza mu się kłaniam, spokornym wyrazem twarzy. Zabiegam mu drogę z lewej, zabiegam mu drogę z prawej. I unoszę się w zachwycie i upadam od podziwu. Zabiegam mu drogę z lewej, zabiegam mu drogę z prawej. I unoszę się w zachwycie i upadam od podziwu. Jaki wolny jest ten konik, jaka leśna ta jagoda. Nigdy bym nie uwierzyła, gdybym się nie urodziła. Nie znajduję mu w życiu, z czym bym mogła cię porównać. Nikt nie zrobił drugiej szyszki, ani lepszej, ani gorszej. Chwalę hojność, pomysłowość, zamaszystość i dokładność. I co więcej, i co dalej, czarodziejstwo, czarnoksięstwo. Czytelnika różnymi tematycznymi i stylistycznymi fenomenami oraz nie waha się szokować.
W utworach poetka łączy liryzm z groteską, zwroty patetyczne z kolokwialnymi, poetyzując przy okazji język potoczny, którym często się posługuje. Poezję Szymborskiej cechuje poza tym duża dyscyplina słowa. Da się zauważyć zaszyfrowaną grę słów i kokieteryjne niedomówienia przesycone ironią, śmiechem. Jej styl poetycki jest oryginalny i niepowtarzalny. Ewa Lipska powiedziała: Wisława jest jedyna, ssak z ręką upierzoną Watermanem. Wisława sama jest wierszem i za to ją kochamy. Że wysłuchaliście naszego spektaklu Kochajcie Wisławę Szymborską, kochajcie poezję, czytajcie ją, ale chciałabym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, że do trzech wierszy Wisławy Szymborskiej, do relacji ze szpitala, wiersza jeszcze pierwsza fotografia Hitlera, muzykę skomponowała Oliwia Bielecka. Piosenkę, którą wykonała Natalia Bełkot, również skomponowała. Natalia to jest jej muzyka.